Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, 28 odcinek Neurofreaku, Wasi ulubieni terapeuci, neuroterapeuci, bardzo ważna sprawa, Patryk Sobotka, Maciej Duczyński. I dzisiaj temat jest kontrowersyjny, ciekawy i od czasu do czasu tak się odbija w komentarzach, w kuluarach, jakieś heheszki. W mainstreamie. W mainstreamie, trochę takie żale na kursie różne, szczególnie z... Czasami też trochę śmieszki. Tak, oczywiście jakby... Docelowo można to przerzucić sobie trochę w żart, więc my przerzucimy to w żart, aczkolwiek temat jest trudny. Tak, i nie zawsze jest do śmiechu. I będziemy mówić o masażu z finałem. Po pierwsze, ustalmy sobie to, niekoniecznie, dobra, chodzi o to, czy myślicie, bo chcieliśmy powiedzieć, tak, że de facto każdy masaż ma finał, ponieważ po terapii wstajesz, czujesz się fajnie, lekki, zrelaksowany. Ale niektórzy po różnych masażach czują się różnie. Tak, i... No będziemy sobie mówić w kategoriach takich troszeczkę erotyki tutaj. Co jest w ogóle jakby punktem wyjściowym tego odcinka? Nagrywałem ostatnio sobie, nie pamiętam teraz gdzie, czy to był projekt masaż, czy u mnie jakiś vlog. Docelowo chodziło o to, że ktoś zapytał: Patryk, jak twoja żona reaguje na to, że masujesz inne kobiety? Bo u mnie jest tym ciężko. I zadam to pytanie Adze, ona mówi, że... No spoko, jakby wiesz, jakby nie ma problemu. Oczywiście ja też teraz nie masuję na co dzień kobiet. No więc to też może nawet trochę zmienię. Tak, no nie? Ale jednocześnie ona wie, że przychodzą kobiety, robimy sobie tam różne rzeczy, na przykład wiesz, ja mam brzusz na dominicy i tak dalej, więc sobie grzebię w okolicy miedniczki i tak dalej. I że się muszą rozebrać do bielizny. One czasami są rozebrane do bielizny, czasami są młodsze, czasami starsze, ale jednocześnie nikogo to jakby z nas jakby nie boli, ponieważ traktujemy to na kompletnie innej płaszczyźnie, no nie? Czyli 100% profesjonalnie. Dokładnie. Ale okazuje się, że część osób bardzo mocno myśli w kategoriach jakichś tam podtekstów erotycznych, w sytuacji, kiedy myślą może nie o terapii, no nie, ale o masażu. Tak się przyjęło. A że fizjoterapeutów kojarzą często z osobami, które takie masaż wykonują, więc my też rykoszetem dostajemy, no nie? Czasami tak. Były bardzo różne sytuacje. Chcieliśmy wam troszeczkę jakby opowiedzieć o takich sytuacjach, które miały miejsce w naszej przyszłości, bo to będzie taki temat, że dużo osób będzie czuło się takich poklepanych po pleckach, że okej, okay, dobra, to ja nie. To spotkało nie tylko mnie. To jest spotkanie nie tylko mnie, jest tego dużo. Myślę, że możemy o tym rozmawiać. Myślę, że można ten temat jakby tak poruszyć szerzej, dlatego że jest szansa, że wtedy wiele osób zrobi się trochę głupio, dziwnie, może przemyśle swoje postępowanie. My też oczywiście mamy dużego farta, gdyż jesteśmy facetami i w tym kontekście jest to... coś, co spotyka nas dużo rzadziej, no nie? Jednocześnie mężczyzn, którzy właśnie pytają się facetów też o to, o czym za chwilę będziemy mówić, jest stosunkowo mało. Natomiast jak ewentualnie w gabinecie cię jakieś tam pacjentki tam, wiesz, troszkę, no nie wiem, czy próbują poderwać, ale jakieś takie delikatne zeloty się robią, to jest to raczej robione tak, wiesz, spokojnie, subtelnie, w miarę z klasą i po prostu jakby... Ty z tego sobie nic nie robisz i temat się rozchodzi po kościach. Faceci zakładam, że mogą być tacy, wiesz, bardziej... No z różnych opowieści wiem, że to bywa dużo bardziej dosadne, nie? Dokładnie. Chociaż pamiętam, teraz ja sobie wczoraj pomyślałem, że zdarzały mi się takie sytuacje w gabinecie, ale już... O, odkąd w ogóle pracuję z Natalią, to takiej sytuacji w ogóle nie ma, no nie? No bo już jest głupie. Już jest głupie, więc w ogóle to jest kolejny plus, jak jesteście w gabinecie we dwójkę. Dobra, Maciek, opowiedz jakieś... Zacznijmy jakieś ciekawsze historii właśnie związanej z erotyką i masażem. Ja może tylko powiem, że jeżeli ktoś tak uważa, to znaczy, że on coś nie rozumie, no nie? W ogóle w tym komentarzu, to też śmieszna była odpowiedź, ktoś napisał: u mnie też tak było. Moja dziewczyna też właśnie była zła na to, że masuje gdzieś tam inne kobiety, ale odkąd się z nią rozstałem, tego problemu nie ma. No tak. Znaczy, tak. Myślę, że to też jest w sumie ważne, żeby obie osoby zawsze akceptowały to, czym się zajmują i po prostu bez względu na to, co to jest, bo ja też myślę, że w takiej sytuacji ktoś po prostu nie do końca zrozumiał. Tak. Może jeśli się tam pojawiała jakaś chora zazdrość, to albo po prostu z braku wiedzy na ten temat, co on właściwie robi, albo coś tam innego się mogło takiego zadziać, że coś tam nie zatrybiło. Może tak. Gdzieś tam się kogoś jakaś przeszłość trzymała. W sumie też nie do końca wiadomo, o jaki tutaj masaż chodziło. Dokładnie, nie ale wiem, oczywiście... czy komentarz był od kogoś, kto się zajmuje fizją.
Właśnie może relaksacyjne. Albo się w ogóle zajmuje masażem, nie? Ciężko powiedzieć, jakby nie było tego jakby opisane. Natomiast wiesz, to też my oczywiście możemy stwierdzić, że wiesz, chora zazdrość, coś nie tak z dziewczyną, ale... To... Nie, dlatego ja też mówię, że to zawsze też... może mieć, ten kij może mieć dwa końce, dokładnie, tak? Wiesz, nawet jak ktoś się zajmuje powiedzmy stricte leczeniem, no i przychodzi na przykład do domu, mówi, kurde, wiesz co, dzisiaj miałem po prostu 10 osób, same kobiety w ogóle, w wieku do 30 lat, wszystkie, no nie wszystkie, relaksacja i na przykład opowiada jakieś historie i na przykład on jakby wrzuca w takie zabarwienie erotyczne, i ta dziewczyna mówi, kurde, coś tu nie gra. Coś jest tu nie fajnie, no nie? I tak dalej. Mhm. Zbyt dużo ekscytacji mi o tym opowiada. No i się okazuje, że jest to problem nie stricte dziewczyny, która oczywiście. Po prostu... Tak. Tak jest. Więc tutaj nie bronimy nikogo, nie wiemy do końca, jaka była sytuacja. Najczęściej prawda jest gdzieś po środku. Prawdopodobnie coś było nie tak. Fajnie było o tym rozmawiać. Rzucanie dziewczyny nie jest specjalnie dobrym pomysłem. Że tam chłopaka w związku z tym... W sumie też nie wiemy, czy to o to się rozeszło. Dobra. No, cholera wie. Jakaś historia. Jakaś taka historia. No właśnie, wiesz co, no... W ogóle jak zaczęliśmy rozmawiać o tym komentarzu, to mi się pierwsze co przypomniało, to moje takie pierwsze w ogóle zetknięcie z tym tematem, bo ja zanim zacząłem zajmować się w ogóle fizjo, w ogóle miałem kiedyś taki świetny, szalony pomysł, żeby w ogóle zajmować się tak bardziej kosmetyką. To mi się wydawało takie spoko. No, takie zabiegi są droższe, teraz wyjdę na materialistę, ale są generalnie droższe i są takie... niespecjalnie... Prestiżowe może bardziej. Nie ma takiej odpowiedzialności ciężkiej, okay. Rozumiesz? Bo po prostu jak komuś źle zrobisz masaż relaksacyjny, to ktoś po prostu no, albo nie zauważy różnicy, bo i tak pewnie zasnął w połowie, albo po prostu stwierdzi, że no mogło być lepiej i siema, nie? No jednak w fizjo po prostu ta odpowiedzialność jest dużo większa, więc ja po prostu mając lat 20 pomyślałem, że to jest spoko pomysł. Później mi się to po prostu zmieniło, ale żeby też nie było, uważam, że to jest pomysł na życie tak samo dobry jak każdy inny. No więc po prostu, umiejąc już tam coś masować, po prostu chciałem sobie zacząć pracę w tym temacie. No i po prostu połapać sobie takie osoby, które by gdzieś tam do mnie na taki masażyk przyszły. No i generalnie ja zacząłem od takiego kardynalnego błędu, czyli zacząłem wrzucać informację, że robię masaż z dojazdem. W ogóle dzisiaj o tym rozmawialiśmy trochę, no. Prostu, że ktoś tam opisuje siebie na Instagramie i tak dalej, budzi się temat neuroklubu, social media i właśnie kiedy tam właśnie, że masaż tu z dojazdem do klienta. Ten dojazd mi się tak... No dojazd, się też tak czuję, że można być tutaj dobrze dojechanym. Nie? Dokładnie. I to więc... pytanie, czy jak to być dojechany? Jakby... No tak. No i mówię, tam były same błędy, nie? Więc jakby wrzucałem to, że robię masaż i tak dalej. No i tam po prostu jeden z pierwszych telefonów, jaki otrzymałem, ja od razu byłem bardzo mile jakby zaskoczony, bo zadzwonił jakiś gość i powiedział, że on chciałby taki masaż. No i w ogóle wypytał mnie, jakie to są masaże i tak dalej, no więc ja będąc takim leszczem i nic nie przeczuwając, mówię, no taki tutaj sportowy, izometryczny, klasyczny, coś tam, nie? No i w ogóle super. I się domówiliśmy, gdzie, co, jak. On w ogóle powiedział, że on ma swoją leżankę, bo on kiedyś korzystał z takich masaży. Elegancko. I coś do niego przyjeżdżał. Idealnie. No. I że dwa razy w tygodniu jeszcze by chciał. Kurde. Cenę uzgodniliśmy, wszystko uzgodniliśmy. Ja już po prostu prawie liczę siano. Jako na studenta to byłem po prostu, wiesz, pierwszy taki pacjent. Myślę, wow, mega. No i po prostu już domówiliśmy wszystko. Już się mamy rozłączać, a gość do mnie mówi... A, bo w ogóle zapomniałem. Taka jeszcze jedna sprawa. Jasne, najmniej istotna. Najmniej istotna. Mówi, wie pan co, no bo ja na tym masażu to będę nago. No więc może pan też będzie nago. No i wiadomo. Ja mówię... No chyba kurwa nie. Chyba się nie zrozumieliśmy i się rozłączyłem. Tak. I wtedy po prostu byłem mega wkurzony, bo ktoś mi zawracał dupę przez 20 minut, wypytywał o wszystko i wiesz, w ogóle do końca walił lipę, że ja to przynajmniej jestem zadowolony, że tam finalnie się nie spotkaliśmy, bo jeszcze byłbym postawiony w głupiej sytuacji. Tak. Są osoby, które mają gorzej, bo koleżanka, z którą akurat wtedy studiowałem na tym techniku, parę razy się jakby tak nacięła, no że w sumie do dzisiaj nie pracuje w zawodzie, bo stwierdziła, że to jest po prostu porąbane i że straciła czas, bo zaczęła wysyłać CV, ale ona akurat tak pomyślała, że lepiej będzie, jak ona gdzieś po prostu pójdzie do jakiegoś salonu masażu do pracy.
Tak, słowo salon masażu też jest, trzeba się zastanowić, no bo tak, jest taki, tak, wiesz, tak. No więc wiadomo, są takie śliski. W gazetach czasami napisane, że zatrudnię panią doświadczenia i tak dalej, wysokie zarobki, no to już wiadomo, co chodzi. No ale ona unikała takich, no i po prostu jak gdzieś znalazła ofertę, że jest praca dla masażystki i nawet z wymaganiem, że po prostu musi znać już masaż i tak dalej, to brzmi profesjonalnie. Myślisz, no po prostu gabinet kosmetyczny czy coś. No i mówię, że po prostu no, któryś raz z rzędu bierze wolny dzień w pracy. Odwala się elegancko, spódniczka, garsonka, CV w teczce, jedzie na miejsce, patrzy, że tam w ogóle nie ma żadnego szyldu, nie ma nic, wchodzi do jakiegoś bloku, puka do drzwi, a otwiera laska w bieliźnie i mówi, że szef zaraz przyjdzie. I po prostu no, stwierdziła, że już to wali i rezygnuje, nie? Więc ja przynajmniej straciłem 20 minut, ale myślę, że niektórzy mogli stracić parę ładnych godzin albo dni na szukanie gdzieś tam pracy i po prostu wcinanie się w jakieś takie głupie rzeczy. Jakby ktoś nie mógł od razu z góry powiedzieć przez telefon, wie pani co, no nie chodzi o zwykły masaż. Wiesz, bo może sytuacja jest taka, że wiesz, tam opiszesz tutaj dużo profitów, że dwa razy w tygodniu, że fajnie, że ma masaż i tak. I tak, że się dam namówić, i nie? Mówię, a może wiesz, może to działa, no nie? Może jest tak rzeczywiście, że któraś tam osoba z rzędu to się namówiła, może to jest sprawdzony sposób. Natomiast ten masaż nago, to też mi się zdarzyło. To identyczna sytuacja, no nie? Wiesz, tutaj omawiamy sobie, pamiętam, że wtedy to było na studiach, ja też sobie już masowałem. Ja tylko chyba się informowałem, to mówiłem, że masaż w twoim domu, czy u ciebie. Wydawało mi się, że to brzmi rozsądnie niż dojazd z dojazdem, więc... Na szczęście większość osób, które zgłosiły się, było ok, ale oczywiście były takie kwiatki, jak taka sytuacja, że też opisujemy wszystko fajnie i czy może pan być nago? I mówię, proszę pana, jakby rozmawiamy i tak dalej, miałoby wszystko fajnie, profesjonalnie, po prostu pan pozwala taką kaszanę na sam koniec. I mówię, no przepraszam, się rozłączyliśmy, no nie? Ale raz była taka sytuacja, że też rozmawiamy i ktoś mówi, czy po tym masażu, właśnie czy jakby jest możliwy fina, no nie? Ja mówię, może być, jakby to też uwaga, to będzie nieładne teraz bardzo, ale po prostu byłem teraz zdenerwowany wtedy bardzo. Ja mówię, ja na panu. No to ja tak nie chcę. I się koleś rozłączył, no nie? Po prostu to było. I to była taka śmieszna sytuacja, bo myślę, że też, wiesz, to jakby tutaj byłem z kumplami w ogóle. Mhm. Ja tam rozbieram, i, znaczy wiesz, ja mówię, że tak, tutaj, wiesz, gdzieś tam relaksacja, leczenie, coś tam, drenaż. I wiesz, i fajnie się prawie dogadamy. On właśnie mówi, że jeszcze może być z finałem. Ja tak patrzę, że oni się tam gdzieś kręcą i mówię, może być, ja na panu, jest to wszyscy śmiech. To było dobre, to było dobre. I rzeczywiście, wiesz co, błędem u mnie było to, że na przykład wrzucałem gdzieś ogłoszenia na portale typu Gumtree, OLX i tam po prostu takich zboczeńców się okazuje, że była to jest właśnie ten kardynalny błąd. Tak, to jest ten kardynalny błąd. Dodatkowo jeszcze, oczywiście zdarzyło się też kilka ofert spoko, no nie, że przyjechałem, zrobiłem robotę, było fajnie, ktoś oczekiwał relaksacja albo leczenia, tak też było i wszystko się zgadzało. Natomiast też dostałem kilka takich ofert dotyczących, pierwsza w ogóle taka była mega creepy, no nie, że wieczór panieński. No tak. Ja wiesz, po tych wszystkich tam jakichś filmach Stany Zjednoczone miałem takie jakby przemyślenia. Potem się okazało, że rzeczywiście tak. I ktoś mówi, że słuchaj, bo sytuacja taka, okej, okay, tam będzie tyle kobiet, coś tam, fajnie. I jak potrafisz masaż, to mógłbyś też nawet pomasować. Ja mówię, kurna, jak to nawet? Czy to chodzi głównie o to? Więc po prostu byłem jakby, wiesz, zdegustowany tym na maksa, tą sytuacją. I później się okazało, że też dostałem taką ofertę. Ja mówię, że nie. A ktoś mówi, czekaj Patryk, słuchaj, bo ja już tutaj jakiś projekt masz nagrywałem, bo nam jest znaleźć trudno kogoś takiego, powiedzmy, w miarę zaufanego, a tutaj gdzieś tam znajoma cię poleciła, bo chodzi głównie o to, że my gdzieś tam będziemy w miejscu X i widzi tam właśnie osoba, tam pana młoda i tak dalej, ona bardzo lubi takie klimaty, korzysta z fizjoterapeutów, masażystów, w ogóle relaksacje, to jest taki, wiesz, jej może być hobby, no nie, na chodzenie takie rzeczy, jest taka zdrowa i w ogóle fit i fajnie, i my po prostu będziemy coś przygotowywać, a ona ma taki mega fajny prezent na półtorej godzinki, no nie? Ja mówię, dobra, w sumie, no, to brzmi to lepiej, okay. No nie? I tak dalej się okazało, że to gdzieś tam rzeczywiście znajoma mi poleciła, więc znam jakoś tak za porozwoł stawkę, ale one by tak sobie stwierdziły, że spoko, luz, jakby to i tak to pytają, a jeszcze mówię, nie mam samochodu, do spokojnie, dojedziemy do ciebie. No tak. Mi się okazało, że na takich dwóch imprezach mi się zdarzyło gdzieś tam być zaraz po studiach i to takie było miłe, no nie? Że wszystko fajnie, potem się tam, wiesz, ja zrobiłem, potem się dziewczyny ze mną rozliczyły i było cudownie. Więc to też nie jest głupia opcja, będąc jakimś terapeutą, bardziej masażystą w sumie gdzieś tam jakiś wieczorach panieckich, mimo że to brzmi dziwnie, no nie?
No teraz bym się już nie namówił. No teraz nie. Ale myślę, tak, że na początku, jak no, gdzieś tam spoko, się jeździ i tak dalej. Tak, później nawet jeszcze też się zgłaszały do mnie jakieś osoby, bo to słuchaj, to jest takie polecenie, no, wiadomo. No, nie? Wiadomo, jakby nigdzie się nie ogłaszam. Później wiadomo, najlepszy specjalista od wieczorów panińskich, tak. Patryk Sobotka. Dokładnie, ale już nie zgodziłem się, tylko mówię, słuchaj, wiesz co, ja już teraz niekoniecznie, ale znam kilka osób, to po prostu to naprawdę fajne, zaufane osoby, to po prostu siadę z widzą nich i czy tam, wiesz, bardziej kobieta, czy bardziej mężczyzna, to po prostu wysyłam jakieś numery i tam się do innych osób zgłaszały. Więc to było spoko. Zakładam, że oczywiście takich sytuacji, jakbyśmy popytali naszych koleżanek terapeutek, to byłaby cała masa, bo one po prostu jak czasami zdarza się po prostu gdzieś tam po kursie MTG, na przykład wiesz, usiąść tam pogadać, to się okazuje, że tych telefonów właśnie takich dziwnych i mnie to strasznie dziwi, ponieważ wiesz, jakby o co w ogóle chodzi, no nie, przecież takie usługi typu masaże erotyczne, to też nie jest coś jakby, czego nie da się znaleźć nigdzie i po prostu musisz iść do normalnie uczciwej pracującej osoby i zapytać się, czy wiesz, czy dałoby się coś tam jeszcze, czy to by się jeszcze po. No. I ja bardzo nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o to, że to się jakby niby nie da, ale dla mnie, wiesz, jest to możliwe, bo zagadałem dobrze i tak dalej. Bo wiesz, jak chodzisz sobie takie może osoby, kolegom opowiedzieć, czy coś? No, nie, ja nie mam pojęcia, jakby, ale to tak, dla mnie jest dziwne. No bo teoretycznie, wiesz, są takie miejsca, że po prostu to jest jakby standard, no nie? W sensie, no tak, że i tam jakby nie będę mówić, czy to jest złe, czy dobre, bo tam, czy mam nadzieję, że osoby, które tam pracują, to jakby o to, nie? Tak, mam nadzieję, że osoby, które tam pracują, to pracują z własnej woli, to by było spoko. Tak. Natomiast są takie miejsca i nie wiem dlaczego, po prostu trzeba gdzieś tam, wiesz, kryć się, kombinować i tak dalej. Ale wiesz co, znam też taką sytuację, bardzo przykro, no nie? Bardzo duży taki, można powiedzieć, że ekskluzywny miejscóweczkę, naprawdę z mega fajnymi masażami w Warszawie, gdzie pracowała właśnie moja znajoma też, kumpela, i okazało się, że wiesz, tam oczywiście od razu to definitywnie, jak ktoś coś takiego zaproponował, to był wypraszany praktycznie, no nie? Więc rzeczywiście dbano o to i w pewnym momencie jedna dziewczyna z pracy odeszła i ktoś inny przejął jej część klientów, no nie? I się okazało, że właśnie jakby to ona przejęła. I tam, wiesz, koleś po masażu, tam się, wiesz, zaczyna bardziej rozbierać i pyta się, czy też będzie, no nie? I ona, wiesz, w ogóle... O co chodzi, nie? O co chodzi, no nie? I tam, wiesz, oczywiście potem jakby, no przeprosił, jakby mega głupio to wszystko wyszło, ale okazało się, że ta dziewczyna, która pracowała po cichu w tym gabinecie... Ojej. No, i się okazało, że wiesz, kumple, gdzieś tam obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali, nakręcili się i przyjeżdżali, i ona wtedy miała strasznie dużo burzenia. No tak. Nie wiem dlaczego, ale wiesz, cicho, dyskrecja. A szef nie wie, inni pracownicy nie wiedzą, bo oczywiście od razu byłby wypad z gabinetu, no bo nie o to chodzi za bardzo. Więc są też takie sytuacje, no nie? Czyli ktoś inny może być po prostu później pokrzywdzony rykoszetem. Tak, znaczy wiesz, no pokrzywdzony jest to, że po prostu dużo osób później kojarzy masaż w ten sposób, no nie? Oczywiście zakładam, że takie to są bardzo rzadkie sytuacje, no ale jednocześnie, no wiesz, gdzieś tam wszyscy może tak budujemy jakąś taką wizję tego, jak ten masaż ma wyglądać i tak dalej, no nie? Bo jakby nie mówić, fizjoterapia niekoniecznie kojarzy się z jakąś tam, wiesz, usługą erotyczną. Ale jak się ogląda teoretycznie i jest się osobą, powiedzmy, nie w tym nurcie pracy, za bardzo nie wiesz, czym się jej, oglądasz sobie takie masaże, tu wiesz, tam lomi-lomi, mauri i tak dalej, no to rzeczywiście ten, wiesz, kontakt, pacjent w pareo, no, tam klient w pareo, tylko, wiesz, nagłość, no to rzeczywiście dla osób, które są nie w temacie, to może trochę erotycznością zalatywać, no nie? No tak. Poza tym, no, ludzie też nawet po prostu korzystają z masażu. W ogóle kiedyś słyszałem, byłem na takim wykładzie profesora Starowicza, który bardzo fajnie po prostu o tym opowiadał, jako gość, który jakby stricte zajmuje się tą jakby seksualnością, między innymi właśnie w fizjoterapii. No to jakby też opisywał to takiej strony trochę psychologicznej i chemicznej, nie? Że po prostu jakby samo to, że często ludzie i tak, z którymi pracujemy, no to oni mają taką potrzebę dotyku i czasami po prostu przychodzą nawet na masaż, czy świadomie, czy podświadomie, dlatego że tego dotyku po prostu potrzebują, a go na co dzień jakoś nie mają. Okay. I to może być tak, że nawet nie zawsze od razu mają jakiś takie z góry wymyślony, chytry plan, sprytny, że jak ona mi masowała krzyżową, to jej wtedy tekst. to ja coś tam powiem. Tylko to się gdzieś tam może ludziom jakaś taka klapka otworzyć, na przykład w trakcie masażu, czy na przykład po dwóch, trzech masażach, bo to też takie historie słyszałem od kilku swoich koleżanek, że to czasami tacy w miarę stali pacjenci czy klienci, nie?
na master, którzy przychodzili, też zaczynali tam już robić jakieś takie, wiesz, podbijanie i jakieś takie rzucać tekściki. No właśnie może po prostu z jakiejś takiej potrzeby dotyku, tam wiadomo trochę więcej serotoniny i oksytocyny wjedzie i sobie człowiek zaczyna tam już coś wyobrażać, że może fajnie by było, jakby coś tam jeszcze się zadziało, okay. Nie? Więc może tak, więc tutaj już jakby trudno powiedzieć, że ktoś od razu jest jakimś frikiem, nie? Bo no. Myślę, że to może być taki zupełnie jakby naturalny proces, że komuś w głowie po prostu dojrzewa coś takiego, jak przy tym jest pewnie jakiś taki nienachalny, żeby to też źle nie zabrzmiało. Po prostu czasami się zdarza, że klient czy pacjent się może w terapeucie czy terapeutce po prostu zakochać, nie? Mm-hmm. Co też jest jakby zupełnie normalne, no bo to jest taka osoba, z którą gdzieś tam spędzasz trochę czasu, poświęcasz jej uwagę, ten dotyk i tak dalej, więc to po prostu tak naturalnie na tą biologię może zadziałać. Rozumieć cię i tak dalej, okazuje się, że po prostu z nikim tak dobrze ci nie rozmawia jak z nią, jednocześnie ma super skill, potrafi rozluźnić moje ciało, w ogóle jest cudownie. Znaczy wiesz, no teoretycznie i myślę, że... I ma miętkie łapki. Ja teoretycznie wydaje mi się, że jakbym mógł na przykład, tak mi się wydaje, na przykład powiedzmy, że nawet ja powiedzmy, moja pacjentka, załóżmy, nie wie, że powiedzmy jestem żonaty i tak dalej, albo na przykład nie wiem, mam dziewczynę, to było kilka temu, no i pracujemy, wiesz, fajnie się rozumiemy i jakby padł tekst typu: Panie Patryku, może tutaj, żeby pan się nie czuł jakby tak dziwnie, ale sytuacja, może byśmy się mówili kiedyś na jakieś, wiesz, kawy i tak dalej, to wiesz, jakbym powiedział, wie pani co, jakby niekoniecznie, bo i tak dalej, jakby chciałbym zostawić to na jakby gruncie stricte pracy, ale w ogóle mi się nie obraził, no jakby normalna sytuacja, jakby ktoś tam podbił, no, pewnie, nie? I ty odbiłeś piłeczkę, ja powiedziałem, spoko, przepraszam w takim razie i moglibyśmy się dalej na terapii spotkać, nie tak, żebyśmy, wiesz, przekreślili, że koniec, od dzisiaj ta, wypad, od dzisiaj wypad, nie ma tu pani miejsca, nie, no powiedział, że wie pani co, jakby dziękuję bardzo, cieszę się, że w ogóle gdzieś tam podoba się pani praca ze mną, ale jednocześnie jestem jakby zajęty i chciałem zostawić to na takim gruncie, jakim jest do tej pory i ona powiedziała spoko, no i widzimy się za tydzień na przykład, no nie? Nie ma problemu, ja bym tak widział. Jest szansa, żeby nie wróciła, no nie? Bo jednak jest taka możliwość. Przypał, ale jak tam już się w głowie trochę więcej pojawiło, no to też dokładnie. Zrozumiałe, nie? Dokładnie. Ale no nie obrazi mi się za to, nie? Że także fuch, od razu. Oczywiście to musiał być zrobione z klasą, a nie tak mnie, hej, słuchaj, może byś wpadł do dzisiaj wieczorem. Patryk, od dzisiaj mnie szarpiesz, jak reksioszynkę. Nie, to będzie mnie uszczania, jakby żadnego szarpania nie będzie. Max na stole terapeutycznym, tak jak wygląda do tej pory, większego szarpania nic się nie zmieni, no nie? Więc jeżeli ktoś to zrobi z klasy w porządku, no to wiadomo, tak? Można się zauroczyć, można się zakochać, może się wszystko wydarzyć, więc... Co raczej ma miejsce w tą jedną stronę, bo też tutaj warto podkreślić, bo myślę, że słuchają nas terapeuci, którzy trochę bardziej wiedzą, o co chodzi, no ale też może słucha nas ktoś, kto no jakby nie ma z tym specjalnie kontaktu albo jest bardziej z tej strony osoby, która to na tym stole leży, nie? No, że terapeuci jednak no, podchodzą do... swojej pracy po prostu profesjonalnie, nie? Więc raczej szansa na to, że to w drugą stronę, że będzie terapeuta, który będzie sugerował coś pacjentce czy pacjentowi, no jest raczej po prostu znikoma, bo my już tak po prostu też... ale znamy takie sytuacje. Się może się tak wydarzyć, nie? I jednocześnie, wiesz, też się możesz zauroczyć swojej pacjentce, jakby może tak być, no nie? Jeżeli tak by to miało miejsce, to ja bym był zwolennikiem tego, że kończymy sobie proces terapii, wiesz, spotykam się kilka razy, jest fajnie, i to może przejść, to też jakby nikt nikomu nie zabrania, tak? Spotkać się później na kawkę i to nie gdzieś później potoczy się w innym kierunku. Natomiast no, ja na przykład jestem bardzo smutny, jak słyszę właśnie takie sytuacje, że ktoś tam regularnie spotyka się ze swoimi tam pacjentkami, klientkami i różne dziwne rzeczy robią, no to mi się na przykład mega nie podoba, no nie? Jeżeli to jest przerzucane, bo się okazuje, że no, jednak ten masaż, ta fizjoterapia dla niektórych jest bardzo blisko erotyki i to nie jest fajne. Słysząc o takich, więc jak macie tak, to nie róbcie tak, no nie? Raz, że myślę, że to jest takie trochę nadużycie. Bardzo duże, no nie? Bo już ktoś leży i jednocześnie, no wiesz, że praca z danymi miejscami gdzieś tam może spowodować wyrzut takich hormonów i okazuje się, że wykorzystujemy to później. Nieetyczne. Nie można tak robić, no nie, bardzo nieetyczne, no także jesteśmy definitywnie przeciwko takim zachowaniom, jeżeli one mają miejsce, aczkolwiek powiem ci, że ja słyszałem o takich sytuacjach, ale może się odciąłem od tego, a może po prostu już dawno nie miałem kontaktu, bo kiedyś słyszałem częściej, nie wiem dlaczego, ostatnio dawno nie, może też nikomu nie poruszałem takich tematów, więc albo się świat zmienił, no nie, i jest teraz, no pewnie nie. Pewnie nie. Pewnie niekoniecznie, dobra. Raczej nie.
Okej. Ja się tak zastanawiam teraz, teoretycznie jak takie miejsce mają, znaczy jak takie sytuacje mają miejsce, to teoretycznie co można zrobić, żeby takich sytuacji nie było? Bo wiesz, jakby fajnie, bo jakiś taki wydźwięk z tego odcinka szedł, że kurde, może coś robię źle, może coś może jakoś to informuje, może wiesz, jakby dlaczego takie propozycje. Okej. Znaczy myślę, że tutaj dużo zależy jakby od samego terapeuty, jak jest postrzegany w ogóle gdzieś tam w środowisku. Więc w momencie, ja myślę, że znowu fizjoterapeutów to trochę mniej dotyczy. No bo jednak fizjoterapeuta częściej na przykład je. Usługi, które oferuje, są związane stricte z leczeniem bólu, jakichś dolegliwości i tak dalej, nie? Więc raczej nikomu na przykład zawód lekarza się nie kojarzy w ten sposób, że pójdę do lekarza i go wyrwę. No, raczej nie jest tak. No, tak. To jest też, wydaje mi się, że... Po prostu nie. No tak, znaczy... Nawet jeśli to jest lekarz, który zajmuje się stricte jakimiś takimi obszarami, no jak idzie ktoś na przykład do... Nie wiem, ginekologa czy coś, no to też raczej, no to sorry, nic z tego, nie? Tak, tak. Nie, może... Myślę, że my tutaj możemy być odbierani też jako taka po prostu no, branża medyczna, nie? Więc jakby mniej. No mówię tak bardzo oględnie, no bo znowu dużo zależy od nas, od tego jak my swoje usługi oferujemy. Czyli na przykład jeśli mamy gdzieś tam jakąś swoją stronę, gdzieś tam prowadzimy sobie social media i tak dalej, no i czasami nawet forma przekazu, jakiej my używamy, może sugerować, że ktoś jest taki, no żeby to głupio nie zabrzmiało, ale taki, powiedzmy, że bardzo mocno tam skraca dystans, oferuje też takie... Używa takich słów na przykład, wiesz, no, masaż całościowy, trochę masaż tak. Do jazdy, dokładnie, nie? Zrelaksuje się jak nigdzie, zrelaksuje się jak nigdzie indziej. No to czasami jest taka tak. Sytuacja, że ludzie... U mnie się rozpłyniesz. U mnie się rozpłyniesz jednocześnie. Wiesz co, ja też taka fajna sytuacja, ja nie wiedziałem, że tak w ogóle jest, ale oczywiście mimo tego, że dostawałem takie różne propozycje w portale typu Gumtree, OLX chyba wtedy jeszcze był. Gumtree nie wiem, czy jeszcze jest. Chyba na pewno jest OLX. OLX to jest, tak. Nie wiem, czy nie tak, że OLX wykupił Gumtree, czy nie było czegoś takiego przypadkiem. Może. Ale teraz już chyba tego nie ma. Natomiast rzeczywiście tam oczywiście każdy wpisuje, no nie, jakby notkę, że nie... Tak, bo to kiedyś po prostu było obowiązkowe. Więc bo ja nawet pamiętam, że jak ja zacząłem rzucać, to było tak, że na początku tego nie było, ale to akurat był ten moment, kiedy oni to wprowadzili, że mi później jakieś ogłoszenie skasowali i napisali, że muszę taką... klauzulę tam wrzucić, że to nie jest, że nie świadczę usług żadnych tam erotycznych i tak dalej, i tak dalej. Nawet później czasami ludzie dzwonili i się w ogóle pytali, czy to są jakieś jaja. Ja mówię, nie, to nie są jaja, tylko to jest po prostu klauzula, którą każe mi napisać OLX. Okay. I ja się pod tym podpisuję, bo to jest zgodne z prawdą. Nie świadczę takich usług, tak? A jednocześnie osoby, które świadczyły takie usługi, też coś takie wypełniały. Też to musiały pisać. Więc de facto to nic nie dawało w konsekwencji. No wiadomo, bo, nie? Tak, czyli każdy. No nie, bo nawet były takie ogłoszenie typu ewidentnie z nich wychodziło, że ktoś robi po prostu masaże, finał, zakończenie i tak dalej. Dosłownie napisane to było wprost, a później nie świadczył usług erotycznych. Nie świadczył usług erotycznych na samym końcu. Więc bardzo ważny jest taki przekaz, jak my pokazujemy. I często, jeżeli na przykład prowadzimy social media, to żeby rzeczywiście takich, wiesz, jakichś ładnych ujęć gdzieś tam, tutaj, półnaga, sylwetka, wiesz, jak o co chodzi, no nie, że tam jakiś profil, no bo rzeczywiście jakby różnie mogą ludzie to postrzegać, no nie, więc im mniej jest takich rzeczy, które troszeczkę mogą kusić kogoś, to takiej sytuacji będzie prawdopodobnie też mniej. Myślę, że wrzucanie swoich zdjęć też może być różne, bo widziałem kilka gabinetów, na przykład gdzieś tam wrzucało, stoi gościu, wiesz, bez koszulki, nie? Tak, tak. I tak dalej. Myślę, no to od razu wiadomo, jakie dostaje oferty, nie? No. Co innego, jak stoisz nawet po prostu, wiesz, ubrany w fizjodresik, no, w jakiś tam kitel, fartuch czy cokolwiek innego, no to wiadomo, że nie jesteś gościem, który świadczy tego typu usługi. Tak, jednocześnie wiesz, jak jesteś masażystką i na przykład co drugie zdjęcie, wiesz, bikini i tam prężysz się, no to mimo tego, że nie świadczysz takich usług, a jednocześnie pokazujesz swoje często półnagie ciało i to, no to mogą ludzie to odebrać różnie, no nie? Znaczy ja jako, powiedzmy, osoba, która wie, z czym to się dzieje, no to bym nie skojarzył sobie, że o, to jest dziewczyna, która na pewno świadczy usługi seksualne. Pewnie nie, ale no wiecie, jakby ludzie różnie postrzegają to. Więc jakbyśmy sobie pewnie zrobili też w społeczeństwie ankietę, z czym ci się kojarzy masaż, to pewnie byłaby relaksacja,
Może nawet była część, że tam wiesz, jakieś erotyka trochę, jakieś spostrzeżenia, porównania, więc tutaj no, warto jakby nie kusić tego, czyli ten przekaz dawać bardzo profesjonalny i zastanowić, co pomyślą potencjalni moi pacjenci, klienci w obszerze tego, tak? Co pomyślą po obejrzeniu moich zdjęć? I starać się oczywiście takie rzeczy minimalizować. A jeżeli taka sytuacja się powtórzy, no to od razu mówić co jak, tak. Co jak jest. My mieliśmy chyba taką jedną sytuację u dziewczyn na Miłobędzkiej. Była taka, czy to nie wiem, czy było u Moniki, czy Marty, u kogoś na pewno było. I to było od razu, wiesz, nie pamiętam, kto to załatwił, czy to załatwił Wąsowski Patryk, czy ktoś tam jeszcze, ale to było, wiesz, jakby do tego pana po prostu telefon powiedzieć, że proszę pana, no, bądź profesjonalnie, tak? Jest dużo takich gabinetów, które świadczą tego typu usługi, także proszę się nawet nie pojawić, no nie? No i koniec, no nie? I spoko, spoko i tyle. Więc tak to wyglądało. Fajny, śmieszny temat. Byłoby idealnie po prostu, gdyby te osoby, które sobie nas przesłuchały, to swoją bardzo ciekawą historię w komentarzu, choćby na YouTubie albo gdzieś umieściły. Jak to było z nimi? Bo zakładam, że praktycznie nie ma osoby, która siedzi w fizjoterapii i masażu i nie miała jakiejś takiej dwuznacznej, dziwnej sytuacji. Tak, dokładnie. Myślę, że to zwłaszcza osoby, które gdzieś tam też zaczynały od dojazdów. Tak. Od dzisiaj to słowo będzie mnie bawić. Wiesz co, ja śmieję się, bo dzisiaj przeglądałem właśnie te właśnie Instagramy i czytaliśmy sobie te bio na dwóch i co prawda nie poruszyłem tego tematu, ale pamiętam, że kilka osób miało także masaż właśnie z dojazdem, terapia z dojazdem. No tak. Dobra, i czekamy na wasze w takim razie tutaj komentarze. Na pewno zrobimy z tego fajnie jakiś taki instagramowy, taki maratonik super ciekawej historii, uśmiechu, żeby ludzie pośmiali się i żeby to popłynęło, wiesz, daleko po prostu, bo może osoby, które przeczytają, będą, kurde, zaproponowałem to samo kiedyś po prostu, ale ze mnie burak. No dokładnie. I takie przynajmniej byłoby spoko. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za uwagę, czekamy na wasze komentarze. Oczywiście subskrypcja kanału albo tam innego miejsca, gdzie te podcasty są słuchane, będzie mile widziana i opinie na przykład w takim Apple Podcasty byłoby super. One bardzo fajnie się czytają i gdzieś tam dzięki temu lądujemy wyżej, jesteśmy bardzo znani, lubiani w kontekście... W ogóle jakim jesteśmy dziale? Zdrowie? Myślę, że zdrowie. Chyba zdrowie. Mam nadzieję, że nie w Altmedzie. Zdrowiu. No nie, no ostatnio nie poruszyliśmy żadnych tematów takich, wiesz, medycyny alternatywnej. Nie poruszaliśmy. No dobra. Dziękujemy, Patryk. Maciek. Trzymajcie się, po hej. Hej. And don't you give me a dime.